No a my doszliśmy do kamieniołomu, który wynurzył się tutaj zza drzew. Zobaczcie. Skały wapienne, skały marmurowe. Tak wygląda jedna ze ścian. Fragment ściany wapieni krystalicznych w górnej partii tego wyrobiska. Zobaczcie, jak to się umarstwiało. Tak jakby te skały naprawdę uległy dużym przeobrażeniom. No a ja, schodząc z tej skarpy czy ściany, no w każdym razie jest to rumowisko. Powstało najprawdopodobniej z wkruszenia tej części ściany. Zeszłem tutaj w dolną partię. No, kamieniołom, jak widać, dosyć imponujących rozmiarów. Jak na warunki tego regionu. Tutaj wam pokażę skały, które były wydobywane przez przemysł. Te są wręcz śnieżno-białe, przynajmniej duża ich część, i są obfite w dendryty manganowe, przypominające takie twory roślinne. Jak widać, skały dosyć kruche, także ich przeróbka moim zdaniem nie była zbyt problemowa i czasochłonna, tak jak bywa to w innych wapieniach krystalicznych. No i myślę, że naprawdę szło tutaj dużo materiału przerobić i dużo pozyskać z tego wapna. Ten blok, jak widzicie, jest tutaj już poprzerastany najprawdopodobniej kwarcem, a miejscami nawet tworzy się tutaj chryzotyl. Dokładnie. Nie wiem tylko, czy to będzie widoczne na filmie. No ale jest to bez wątpienia chryzotyl. No i jak zwykle to bywa, nie przygotowałem się na przechadzkę do kamieniołomu. Chciałem sfilmować tylko te piece wapiennicze. No, przy okazji z tego, że wyciągło mnie troszkę do lasu, natrafiłem na ten obiekt. No i oczywiście nie mam ze sobą ani młotka, ani odpowiedniego obuwia, ani ubrania. Także nie podłubię tutaj za bardzo i nie
pozyskam. Chyba żadnych minerałów. A tak wygląda widok z przodku tego wyrobiska. Czy jak to woli, z końca. Spojrzyjcie na uwarstwienie tych skał. No są tu takie pionowe ociosy. Niektóre zapadają się pod lekkim kątem. Jest to ciekawe, czy zostało to wyniesione przez ruchy górotwórcze, czy ich powstanie, ich struktury są naturalne. A tutaj już mamy taką typową wręcz żyłę, bardziej kwarcu. Tutaj możecie zauważyć, że akurat te partie skalne są już takiej troszeczkę innej barwy, wchodzącej w kolor pomarańczowy. Jest to rumor skalny pochodzący z przeciwnej ściany, przeciwnej do tej, na której byłem na samym początku. Przypuszczam, że zabarwienia te powstały na wskutek jakichś związków żelaza. No i chyba zdecyduję się jeszcze wejść tutaj na tą środkową partię, bo ją zdaje się, że ominąłem. Chciałbym zobaczyć, co tam się znajduje. Marmury śnieżno-białe i marmury zabarwione wręcz na pomarańczowo. Znalazłem się na tym drugim poziomie. No skały te odpadają wręcz takimi płatami. To jest chyba dosyć rzadko spotykane wśród marmurów. Bo według tego, co ja doświadczyłem, no to marmury najczęściej są takimi wręcz zbitymi masami skalnymi. A tak wygląda najwyższa ściana wyrobiska, około 15 metrów wysokości. Tam przypuszczam znajduje się drugi kamieniołom, który został wykupiony i zagospodarowany. I ostatni źródłkiem na jedną ze ścian tego wyrobiska.